Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami Siusam 3 BFE, kampania Red Day. Jesteśmy oczywiście w Siusam Fusion, jest to trzeci i ostatni odcinek tej modyfikacji, tej kampanii. To jest drugi z dwóch filmów, które widzicie. Pierwszym był Portal 2 w starym formacie, czyli po prostu będziemy siedzieć, grać, aż nie skończymy, bez żadnych cięć, bez jakiegoś montażu zaawansowanego. To jest ostatni film z Siusama w takim właśnie starym stylu, można powiedzieć. Siusam 2, jak będziemy go nagrywać i będziemy go przechodzić, będzie już w nowym stylu, będzie ogólnie bardziej zedytowany i tak dalej, będzie ogólnie więcej się działo. Ale to jest ostatni odcinek właśnie na kanale w takim starym stylu. I jak widzicie ten film jak widzicie aktualnie, to jest 9 września aktualnie, 2022. Był już portal na kanale, prawie dwugodzinny. I będzie jeszcze jeden film. Będzie jeszcze jeden film dzisiaj. Także oczekujcie jeszcze jednego filmu, a my będziemy przechodzić dalej kampanię Red Day. Nie wiem, co się skończy, nie pamiętam, co się działo nawet. A to jest Siusam, także ja w Siusama trochę nie grałem. Więc muszę się szybko przygotować na wszystko aktualnie. To mi się wydaje. Chyba zbieramy wszystko, co możemy na sam początek. Co zabraliśmy? Przed chwilą coś próbowaliśmy zabrać. To jest locked. Jestem ciekaw, czy robot będziemy musieli otwierać drzwi po kolei różne. Karabin snajperski. Nie mamy snajperki, mamy amunicji, nie mamy snajperki. Ewidentnie. Co my tutaj mamy? Devastator, dwururka. Pająki oczywiście. Sunowane pająki, zapomniałem o tym. Okej. Okay. Nie będziemy patrzeć HP, bo ona jest... Jest jaka jest. Czy muszę do wody wejść naprawdę? W wodzie są ryby. O kurwa, i tak wszedłem. Nie, chyba jednak nie ma ryb tutaj w tej wodzie. Połowiczny sukces, trzeba przyznać. No tu możemy się wspiąć, a i tak moglibyśmy się tu wspiąć, także no nie wiem, o co chodzi. Halo? Przepraszam, tu możemy wpłynąć. Hello? Odnaleziony sekret! Zajebiście! Tylko my się za chwilę utopimy. Czy musimy coś pod tą wodą znaleźć? Chyba tędy. Nie, zaczepnę powietrze najpierw. I teraz będziemy płynąć. Dobrze. Co my by jednak? No to nie jedna z tego, co słyszałem. Powiedziałem, że ja tu mam mało zdrowia w tej modyfikacji, także muszę uważać. Nie ma skin sellingu, nie? Wydawało mi się, że jest. No, chcę pytać się FPS-u właśnie, dlatego się obawiam, że może być skin selling. Jeżeli jest, a wydaje mi się, że lekki jest, to przepraszam. Ok, czyli z pająków weszliśmy do ryb. Nie lubię jednego i drugiego. Bardzo. Więc super. Sekret znaleziony po raz kolejny. Nie wiem, czy te sekrety w ogóle mamy z... Kurwa, gdzie to chyba jest? Suka, ona nie mogła wypłynąć. O, w mordy ich tu jest. Idźcie mi stąd. Umrę tutaj zaraz. To szybciej niż myślę, gdzie jest wyjście? Tutaj, dobra. Okej, no może być ciężko, nie powiem. Musimy po to zrywać, który tutaj jest. Dużo nam to niestety nie da. To mi się przydało dostać, ale nie mam jak tam się aktualnie dostać. Muszę jakoś z drugiej strony? Kurde. Ciężko, bo mówię, nie wiem jak tu się dostać. Absolutnie, że dostałem od tych ryb masywne obrażenia. Tam gdzieś ryby słyszałem jeszcze. Gdzieś w tamtym pokoju, chyba tutaj gdzieś. Jest. Chyba wszystkie w tym pomieszczeniu. Chyba tak. Okej. Okay. Powiem też polega na tym, że pod wodą strasznie mało widać, nie? Gdzie? Skąd? Tutaj. A tu możemy się spiąć. Uff. Przeżyliśmy chyba. Nice. Okej. Okay.
Mam nadzieję, że widok Sirius Sama was ponownie na tym kanale cieszy. Mój Aglis. Funkcjon? Not cool. Dobra. Co jeszcze? Nie wiem, gdzie kto jest, tutaj jest. Coś, panowie? Kurwa, no to okej, tam jest. Czy myszka mi szwankuje, więc... Śmiesznie, śmiesznie, nie powiem. Stąd przyszliśmy, okej. Nie, co tu pisze, niestety. I zrobić tłumaczenie, jak wstałem w Sirius Samie. Znaczy, no, w każdym Sirius Samie było takie tłumaczenie właśnie specyficzne. To jest locked, i to tylko tak, że to się otworzy. Mam nadzieję, że do wody nie będziemy już wchodzić. Bo szczerze nie chcę już do wody wchodzić. Bardzo bym nie chciał już do wody wchodzić. Czy ja muszę znowu tutaj do wody wejść? Nie, tu już wchodziłem. Chyba tu wchodził po raz milionowy, ale chyba będę musiał. Chociaż niby co innego się takiego tu odblokowało. Co plus 50 health'a. O Jezus Maja, to muszę zapisać. Tu nie byliśmy jeszcze, no właśnie. Słyszałem cię, cwaniaczku. Więcej kolegów? Padł? Chyba tak. Teraz tu jest otwarte. Teraz tyłu też jest, także pozwolę sobobie uciec na chwilę. Nie chciałem zostać złapany w crossfire, tak szczerze. Widzicie, tak czasami ta myszka mi celuje, czasami mi tak ucieka ta myszka. O, widzicie? Słyszę skrab... O, kurwa, skrabdżaka. Albo się mylę. Nie mylę się, jest skrabdżak. A to już nawet strzelać. By nie było jady, mi się wydaje. Tylko inaczej załatwić. Przestań strzelać, typie? What the hell? O, tam jest jeszcze Achnoid, Jezus Maja. Nie widziałem go. On tam dalej jest. Bo nie wiem, co będzie lepsze. Sprawdźmy, jak to działa. Bardzo dobrze! O, mojde. Siema? Stęskniłem się za wami, ewidentnie. Zapomniałem, jak to jest z wami tutaj. Dobra. O, panie kolego, nieładnie. Słyszę Gnara. Ewidentnie słyszę Gnara. F6. Jest sygnał. Alright. Ja wam się tak łatwo, kurwa, nie dam tutaj. Jak sobie wyobrażacie? Wychodzę, kurwa, z tego pierdolnika. A tu mi się przyda dwójkę, zdecydowanie. Tylko walczę się, jestem po każdym killu. Wypad, typie! Co ty sobie wyobrażasz? Jesteś bezgłowym. Okej, nie trafiłem go ani razu, zajebiście. No to tylko bezgłowi, ale... Patrzę, tutaj mamy zdrowie, jak go dostajemy, może być ciężko. Tak to nie jest problemem, ale... Wiecie, jak jest. O Boże, boję się w sumie. O lol, okej. Dziwny poster. A jest screen tearing, widzę, ale nie jest aż tak wyczuwalny, także. Mam nadzieję, że mi wybaczycie mimo wszystko. Coś, panowie? Mi się trochę nie pofajciło, widzę.
No, niestety się zdarza. Najlepszym. Musiał mi się screen, w sensie musiało mi się ten, blokowanie FPS-u wyłączyć. Przepraszam was bardzo. Mam nadzieję, że tego nie wykrywacie mimo wszystko. Ja też, stary, ja też. Też mam taką nadzieję, naprawdę. F6 sobie zajebiemy. O, kasenka nawet. Jak będzie ostatni boss już, to będę się śmiał. Głównie dlatego, że... Tak krótko, a tak wzlekałem. Wow, faktycznie wygląda zajebiście. To widzę Knuba, o kurwa. Wow, to jest zajebiście zrobione. Something bez E. I can see it from here. Oh, okay. To destroy the communication center, you should to blow up 3 shield generators. These generators are well guarded. Cool. Be careful, if you don't succeed in destroying... Don't worry, it's done. O kurwa, co ja tu mam? Amunicję tu dewastatora, bardzo mnie to cieszy. A nie, to jest C4 akurat. Never mind. Time to get serious. Mogę tego dewastatora nie używać w sumie, wiecie? A muzyka. To co, klumy na start. No, będzie trzeba chyba te klumy na start rozwalić. No nie wiem, czy ja kusam, czy co robię? Wydawało mi się, że jestem blisko. O kurwa, hype. O shit, dobra. A łak, od Knuma dostałem. W ogóle wydaje mi się, że rozgrywam to bardzo w zły sposób. Ale to się okaże za chwilę. A może to was tutaj jest bardzo ważne, ja je minuję. Techniesz? Chyba zdechła. Do czołgu nie wsiądę, zakładam. No nie wsiądę. Tak, gdzie jest ten Knum, który mnie tak denerwuje? No idzie, ewidentnie idzie. Już rzuciłeś? Nie trafiłem jednym. Padł, okej. Okay. Jeden, nie wiem, czy jest dwóch, czy jest więcej. O, akurat się zespili przeciwnicy. Oj, oj, słyszałem, że jest boss ostatni. Jestem ciekaw, jak on wygląda. Chyba tego skarbczaka rozwalę. Nie, nic nie widzę. To jest taki szkopuł, który ja posiadam. Nic nie widzę absolutnie. Te biomechy niebieskie są w tej części faktycznie niebezpieczne w trójce. Ja skarbczak rozwalony. Tam jeszcze jeden Knum był, z tego co pamiętam. O kurwa, no chyba właśnie jest. Chodź kurwa, kolego, tutaj. Chodź. Zginiesz czy nie? Jaki jest wytrzymały, to jest kurwa niepojęte. O kurwa, to jest Scrapjack, nie widziałem go. Cześć kolego. Pa kolego. A kamikaze? Ewidentnie kamikaze. To nie mało ich. Czemu ja muszę dwa na raz dać? Chyba tak. Aaaa! Chcę pogłościć muzykę. O jest! Teraz to czuję! Teraz wróciłem do Sirius sama. Dobra, czy ja to mogę rozwalić w jakiś ludzki sposób w końcu? Nie mam wyrzucić jak? Już wiem czemu. Chyba dwa. Poszło. Dobra. Zjedz mi się zielony chuj, także trzeba się go pozbyć. Chyba jakiś wytrzymały. Bo ja tak chujowo strzelam. I te kółki jeszcze są? Nie. Okej, okay. Wow. Aaaa, to fajnie brzmi. Słyszałem, że jest ostatni boss. Jestem ciekaw, czy faktycznie będzie tu ostatni boss. Wow, panowie. Chill the fuck out. Tak, nice, pojawiły. O, jest Knum. Za mną. O kurwa. Wyjazd. Aaaa, przypieszy mi dupę. Chyba jednak nie.
Zdechniesz! Nie masz na to kurwa odpowiedzi! Tyle cię było! A to zwalę stąd! Oj, to dostają obrażenia, ale śmiesznie! A nie załatwiłem ich niestety. Tu jest miejsce na te cztery, ale... O, nie widziałem go wcześniej. Rozwalone, okej. Co się teraz wydarzy? Trochę się cykam. Ty wyjazd, bo to jest niebezpieczne. Ty też. Co się dzieje teraz? Pomocy! Kurwa! Ej, wyjazd, typie! Opierdoliło cię! Ile tu będzie lecieć jeszcze? On tam gdzieś strzela, ewidentnie. Skurwysynie! Padł, dobra. Co teraz? Co ja w ogóle muszę zrobić? To jest pytanie. A, widzę! Dobra. Ja mam pojęcie, ile tego muszę dać. Jest tu chyba znaczek mentala w ogóle na tym. A, wygląda znaczek mentala, ewidentnie. Nie, dam tylko ile wlezie. Dobra, to powinno wystarczyć, mi się wydaje. To powinno wystarczyć. Idziemy po to C4 jeszcze. W razie W. Abyśmy się mieli teraz nawalać z jakąś chmarą przeciwników. To było tutaj, strzelam. Tak, to było tutaj. Okej. Okay. Nie starczyło najwidoczniej. No dobra, to widzimy po prostu nie... Przykleja się tutaj. No teraz się przykleiło, dobra, czy muszę być idealnie przy tym. No dobra. Dodamy to wszędzie tutaj. Poszczam, że taki wielki budynek trzeba rozwalić wszędzie. W sensie trzeba dać ładunek wszędzie tutaj. Mhm. Miał się kastenkę odpalić, okej, nie miałbym, bo miał się kastenkę odpalić, dobra. Let's do it! Sham. A tu? Uuuu! Nice! Wow! Leci! That was incredible. Good work. Thank you. You're more than a hero. Probably you're the last man on this fucking earth. Thanks. By the way, to jest koniec już? To być boss przecież jakiś, z tego co słyszałem. Get out of the city. I will send you the extraction point coordinates. Our headquarters is located not so far away. Ta figurka na samochodzie! Chyba to koniec. To myślałem, że będzie boss jakiś, okej. W sensie zakończenie było fajne, ale to było zbyt szybkie moim zdaniem. To strasznie szybko poszło i ta ostatnia walka nie była taka... Nie miała takiego czegoś zajebistego w sobie. Nie wiem, co o tym myśleć. Wiesz, to było fajne, to było naprawdę fajne DLC zrobione faktycznie przez ludzi. DLC mówię, nie DLC, tylko modyfikacja. Mapa z warsztatu. Wow. Okej. Okay. Pominijmy. I to tyle, jeśli chodzi o See You Some Red Day. Czekaliście długo, doczekaliście się końca tej mini, mówię mini, trwającej długo mini czy odcinkowej serii. Także cóż, to był drugi film z dwóch, który był w stałym formacie, czyli bez cięć po prostu od A do Z nagrany odcinek, żebyście mieli po prostu przygotować sobie obiad, cokolwiek do jedzenia, żebyście mogli sobie po prostu zjeść i ten odcinek obejrzeć. I tak jest około 20 minutowy, także mi się wydaje, że to jest normalna odległość, normalna długość po prostu odcinka, którą tutaj udało nam się uzyskać. Także cóż,
czekajcie na jeszcze jeden film dzisiaj. To nie będzie gadać coś innego. Także czekajcie, oczekujcie dużo informacji w tym następnym filmie. Także cóż, trzymajcie się, najczęściej Pani. Zapraszam Was za kolejne odcinki. See you sama i ogólnie seje na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.